Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj kolejna rozmowa z Marcinem Janowskim, kanał Na Argumenty i współpracownik Fundacji PAFER. Witaj Marcinie. Dzień dobry Kamilu, dzień dobry Państwu. Na początku oczywiście proszę o lajki, udostępnienia, subskrypcje, komentarze, także wsparcie naszego kanału. To jest bardzo ważne, żebyśmy dalej mogli się rozwijać, a nie zwijać. Ale rozwijają się też inne inicjatywy. Mogliście Państwo między innymi u nas zobaczyć taką konferencję, która odbyła się w Łodzi niedawno. Konferencję o tytule Media zależne czy niezależne. W zasadzie Ty ją głównie zorganizowałeś, natomiast głównie organizatorem był Instytut Rozwoju Świadomości Obywatelskiej. Tak. Więc może zanim przejdziemy omawiać samą konferencję, chociaż ją można zobaczyć, więc tu za dużo pewnie słów komentarza nie padnie, ale jakbyś mógł powiedzieć kilka słów, co to za zwierzę jest ten instytut? Jest to nowa inicjatywa, taka jeszcze w fazie powiedzmy organizacji, której celem jest uobywatelnienie Polaków, czyli budowa, jak nazwa wskazuje, świadomości obywatelskiej Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania pieniędzy podatnika, bo tutaj właśnie inicjatorem powołania tejże fundacji jest pan Jan Michał Małek, fundator, między innymi założyciel Fundacji Pafere. I pan Jan Michał Małek jakiś czas temu zauważył, że bardzo dużo pieniędzy publicznych w Polsce jest marnotrawionych, wydawanych przez rządzących w sposób niewłaściwy, na jakieś niecelowe właśnie jakieś inwestycje, marnotrawstwo. I zwrócił uwagę, zresztą cytowaliśmy między innymi jego felietony publikowane w dodatku Europa Christi w tygodniku Niedziela. Na ten temat właśnie pan Jan Michał Małek wielokrotnie apelował do Polaków, aby Polacy organizowali się obywatelsko, oddolnie właśnie w takie grupy, które będą patrzeć, krótko mówiąc, władzy na ręce, będą nadzorować działania władzy i wydawanie naszych pieniędzy, bo pieniądze w budżecie publicznym to nie są pieniądze niczyje, jak to się bardzo wielu ludziom wydaje, to są pieniądze nasze, to są pieniądze podatnika. Ewentualnie są to pieniądze pożyczone, które w przyszłości będziemy musieli odpracować i oczywiście oddać tym różnym instytucjom finansowym. Natomiast cały czas jest niska świadomość, niska aktywność obywatelska w Polsce. Jest to związane z długim okresem niewoli. Tak Polacy zostali uformowani. No i trzeba tutaj pewnej intensyfikacji, pewnej oświaty, pewnej pracy, przekazywania pewnej wiedzy i między innymi właśnie tutaj ta konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na to, co jest robione w sferze mediów. Przede wszystkim właśnie inicjatywa tej konferencji miała zwrócić uwagę na to, w jaki sposób pieniądze publiczne trafiają do mediów i jak te media później zmieniają przekaz, czy zmieniają właśnie, czy nie zmieniają, jak wygląda presja właśnie na wydawców mediów, na dziennikarzy. No wyszło nam kilka takich jeszcze ciekawych aspektów, o których ja nie pomyślałem, na przykład moderacja przekazu medialnego za pomocą instrumentów administracyjno-prawnych na przykład. To może później też o tym porozmawiamy. No, czyli jesteśmy w klubie imienia Romana Dmowskiego. Myślę, że wracamy do korzeni właśnie tej myśli narodowo-demokratycznej sprzed ponad 100 lat, bo tak się niestety historia potoczyła, że nas uwsteczniła w pewnym rozwoju narodowym. Zostaliśmy, jak to pan Michalkiewicz mówi, cofnięci do fazy przednarodowej i myślę, że tutaj trzeba tak samo jak Roman Dmowski, jak narodowcy, jak ludowcy w XIX, na początku XX wieku właśnie uobywatelniać od nowa Polaków i tłumaczyć im rzeczy czasami dla nas oczywiste, natomiast no niestety te problemy nie są oczywiste dla bardzo, bardzo wielu Polaków, czyli jest tutaj naprawdę wielki ugór do zaorania.
No właśnie, to jest to, co powiedziałeś na początku, że pieniądze publiczne są uważane w Polsce za niczyje. To jest, tak. to jest chyba główny w ogóle problem, że to są po prostu no, nasze pieniądze tak w zasadzie, właśnie czy względnie pożyczone, i one są rozdawane właśnie według różnych kluczy na różne cele. Niektóre potrzebne, niektóre mniej potrzebne, a niektóre są po prostu zwykłym uwłaszczaniem się osób, które akurat są blisko władzy, właśnie na tym mieniu wspólnym. Mamy tego różne przykłady i właśnie ta konferencja, jakby ją tak podsumować, ona mówiła z kolei o tym, jak się transferuje pieniądze do mediów, oczywiście tych, które piszą po linii partii. Tak. W zasadzie to jest, jakby patrzeć szerzej oczywiście na historię państwa polskiego, no to jest pewnego rodzaju nowe zjawisko, bo akurat na przykład przed wojną raczej walczyło się z prasą niezależną, nie argumentem ekonomicznym, że się wspierało swoich, chociaż to częściowo też, ale głównie konfiskowano nakłady i tym podobne rzeczy. Aczkolwiek też było na tej konferencji trochę o cenzurze. Ale może dokończmy jeszcze ten wątek tych publicznych pieniędzy. Tak. Wątek tych publicznych pieniędzy, bo myślę, że jeszcze są kwestie, które nie zostały poruszone lub wręcz zostały tylko liźnięte na tej konferencji, jak to pieniądze płyną do różnych mediów, bo najwięcej wiemy o tym, że nie wiem, no, przykład wymieniany, reklama czołgu, prawda, w Gazecie Polskiej. To jest sprawa... Ale one płyną również do innych mediów, o których aż tyle nie wiemy, że dostają te pieniądze. No tak, to jest sprawa jakoś tam poruszana w różnych na przykład raportach, sprawozdaniach. Odsyłam tutaj naszych widzów do nagrań z konferencji. One są dostępne na kanale Chrobry Szlak, Emisja TV, na Argumenty, również na takim nowym kanale Świadomi Obywatele. Jest tam no, zapis konferencji, wystąpień, przypominam, pana redaktora Mariana Miszalskiego, pana redaktora Tomasza Cukiernika, pana redaktora Stanisława Michalkiewicza i pana doktora Jana Przybyła. Myślę, że były bardzo ciekawe właśnie te wystąpienia i zachęcam. Natomiast tutaj bardzo miarodajne było wystąpienie pod tym względem właśnie finansowania pana Tomasza Cukiernika, który jest publicystą, dziennikarzem, analitykiem. No i właśnie to ostatnie, tak. chyba najważniejsze, bo on z tego, ja pamiętam jeszcze kiedy tak. pierwszy raz on był tu w Łodzi, kiedy ja byłem oczywiście, bo pewnie wcześniej też bywał, i mówił o bilansie członkostwa w Unii Europejskiej. Tak. Właśnie Tomasz Cukiernik jest osobą, która lubi statystyki, tabelki, dane. Tak, to, co da się policzyć. Ja myślę, że kolega Cukiernik wychodzi z takiego nastawienia, że liczby nie kłamią po prostu. No, no nie można naginać liczb. I Tomasz Cukiernik odwołał się między innymi do raportu pana profesora Tadeusza Kowalskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który przeanalizował wydatki na reklamę spółek Skarbu Państwa w latach 2015-2020. No i co z tego wynikało? No wynikało, że 126 spółek państwowych wydało na reklamę w tym okresie około 5,5 miliarda złotych. No ogromne pieniądze, no przyznasz. I tylko w 2020 roku wydatki rządu i urzędów centralnych na różnego rodzaju ogłoszenia reklamy wyniosły 383 miliony złotych, no, czyli też dosyć pokaźna kwota. I tutaj z wyliczeń profesora Kowalskiego wynikało, że podczas zamawiania reklam i ogłoszeń faworyzowano media publiczne, czyli państwowe, oraz media prorządowe, czyli na przykład Gazetę Polską, Tygodnik Sieci,
no oraz media państwowe, TVP, Polskie Radio. Natomiast, no co ważne, pomijano, czyli no można powiedzieć dyskryminowano media ogólnopolskie kojarzone z nurtem opozycyjnym. I tutaj mamy takie wyliczenie na przykład, że wśród przychodów z reklam dziennika ogólnopolskiego Gazeta Polska Codziennie to w roku 2020 właśnie 29% przychodów z reklam Gazety Polskiej Codziennie to były pieniądze pochodzące z przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa, czyli mamy niemal 1/3 właśnie przychodów reklamowych. No i w tym samym czasie, w takiej na przykład uważanej za ostro opozycyjną, na przykład Gazecie Wyborczej, przychody właśnie z reklam ze spółek Skarbu Państwa, no to było mniej niż 1%. Czyli widzimy tutaj, no jak na dłoni, jak się rozkładają te pieniądze na reklamę spółek Skarbu Państwa. Natomiast wśród czasopism w 2020 roku tygodnik Gazeta Polska uzyskał aż 43% przychodów właśnie ze spółek Skarbu Państwa. Natomiast takie tygodniki jak Newsweek Polska czy Polityka 0%. Więc tutaj mamy liczby przedstawione w sposób twardy. No, jak to wyglądało za poprzedniej koalicji PO-PSL? No, wyglądało to w bardzo podobny sposób, bo również były forowane media prorządowe, tylko no wtedy media prorządowe to były te obecne opozycyjne, a wówczas opozycyjne media to były te, które bardzo często popierają rząd obecny. No i to też jest bardzo ciekawe, bo istniała taka komisja, parlamentarny zespół do spraw obrony wolności słowa, który został utworzony w 2013 roku i on opublikował bardzo ciekawy raport, właśnie też z danymi różnymi ciekawymi, z których wynikało, że w latach 2008-2012 aż 51,6% wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz różnych właśnie ministerstw i instytucji ogólnopolskich zależnych od rządu. Właśnie z tych pieniędzy reklamy trafiały właśnie w dużej mierze do Gazety Wyborczej, czyli 51% tych reklam trafiało do Gazety Wyborczej. No teraz widzimy, trafiają te pieniądze w inną stronę, czyli mamy tutaj udowodnione czarno na białym, że właśnie pieniądze publiczne, które mają iść na publikacje, na ogłoszenia, na obwieszczenia, no są wydawane według pewnego klucza partyjnego, według klucza politycznego. Czyli tutaj odpada moim zdaniem taki argument jakiś ekonomiczny. No, czy to właśnie jaka jest celowość może wydawania tych pieniędzy? No, to należałoby się zastanowić. I tutaj jest też ciekawa sprawa, że właśnie to nawet posłowie w tym raporcie, o którym tutaj mówię, zwrócili uwagę, że na te rażące dysproporcje w wydawaniu publicznych pieniędzy, czyli no nawet parlamentarzyści zachowali się moim zdaniem uczciwie i podkreślili, że istnieje pewna dysproporcja. No i widzimy, że ta dysproporcja się utrzymuje niestety i cały czas wykorzystuje się pieniądze publiczne do wspierania mediów sprzyjających rządzącym, no to wręcz się odcina. No właśnie, właśnie aż mnie zastanawia fakt, dlaczego jeszcze Platforma nie utworzyła zespołu obrony wolności słowa i nie opublikowała podobnego raportu. No nie wiem, być może wyciągnięto by im poprzedni raport, bo u nas... No to można tak się obrzucać raportami do końca świata. Tak, bo u nas niestety politycy no, lubią gromić różne nadużycia, prawda, rządzących, jeżeli w momencie, ich nie kiedy są w opozycji. Natomiast kiedy sami rządzą, no to bardzo często robią zupełnie to samo. No jest to niestety taka obłuda, która im uchodzi płazem, a to dlatego, że
po prostu no, mają, wyborcy mają krótką pamięć i na to przyzwalają i dlatego potrzebne jest cały czas to przypominanie i odwoływanie się do opinii publicznej, przypominanie ludziom i wtedy, jeżeli ludzie no, zaczną pytać posłów, senatorów, no, kiedy zrobicie z tym porządek, to myślę, że zrobiliby porządek, bo widzimy, to jest jakoś nieunormowane, jest jakaś pula pieniędzy, no i to całkiem spora, która trafia na jakieś tam ogłoszenia, jakieś reklamy. Nie wiemy, jaki jest klucz wydawania tych pieniędzy, skądinąd naszych. No i to robi takie wrażenie, że to są jakby takie ukryte dotacje. Czyli że pod pozorem zamieszczania jakichś reklam i ogłoszeń po prostu dotowane są media przychylne akurat rządzącej władzy. Tutaj może należałoby zadać pytanie, bo to, że Gazeta Polska, portal w Potylice, przepraszam, w Polityce, czy sieci dostają grube pieniądze, to jakby jest to trochę wliczone w cenę biletu w momencie, kiedy rządzi PiS, ale należałoby w tym momencie się spytać, czy przypadkiem też media katolickie nie są tak kupowane, no bo może nie będę mówił już o mediach znanego toruńskiego redemptorysty, bo to się wydaje dosyć oczywiste, ale no media katolickie w wielu punktach popierają agendę władzy. Dość powiedzieć, że ostatnio wyczytałem w Gościu Niedzielnym taki dość agresywny, pro-covidiański artykuł, mimo że już wajcha została przełożona i jest koniec pandemii odtrambiany, to dalej, prawda, oni brną w tą narrację covidiańską, co robią chyba tylko takie media najbardziej opozycyjne w tym momencie. I czy no, właśnie tam też nie płyną jakieś dziwne pieniądze do mediów katolickich, gdzie no właśnie Gość Niedzielny jest w ogóle jednym z największych tygodników w Polsce. Prawdopodobnie dzięki tej swojej przepince katolickiej, no ja już go od dawna nie czytam, bo tam katolicyzmu jest coraz mniej, no ale wszystkie te media katolickie, pamiętam jeszcze za czasów Platformy, one śliły się, zwłaszcza Gość Niedzielny, śliły się na pewną rodzaju obiektywność. Teraz to znikło. No, o tych problemach mówił niedawno w nagraniu pan doktor Krajski, Stanisław Krajski, znany katolicki publicysta, właśnie o tym uwikłaniu mediów chrześcijańskich, no szczególnie katolickich, właśnie w tą taką zależność właśnie od polityków. No nie jest to na pewno korzystne, zresztą to bardzo ciekawie o niezależności mediów powiedział podczas konferencji pan redaktor Michalkiewicz, że no taką optymalną sytuacją niezależności mediów to jest taka, kiedy na przykład redaktor naczelny jakiegoś pisma jest zupełnie niezależny od nikogo. To byłaby oczywiście taka doskonała, powiedzmy, niezależność. Natomiast tak dobrze nie ma. Mamy kryzys czytelnictwa. To też jest bardzo ważny problem. Ludzie coraz mniej czytają, coraz mniej kupują czasopism. No i w tym momencie mamy, wiadomo, no szukanie pieniędzy i tutaj no jest rola, moim zdaniem, też nieuczciwa polityków, różnych opcji, zresztą tutaj z danych wynikało, że to jest właśnie, no, to są zagrywki różnych partii politycznych, nie tylko jednej tam wybranej, które po prostu próbują sobie zaskarbić opinię mediów, ewentualnie próbują neutralizować pewne media na zasadzie takiej, że damy im ogłoszenia, no to nie będzie im pasowało jakoś tam krytycznie pisać o rządzie, więc to będzie z korzyścią. Nie? Czyli to jest takie wydawanie pieniędzy publicznych na propagandę wręcz. No, to moim zdaniem powinno być ukrócone. Tutaj też była dyskusja właśnie, co z tym fantem zrobić i tutaj uczestnicy konferencji, no szczególnie pan redaktor Michalkiewicz, powiedział, że no numerem jeden powinna być jawność finansowania mediów, żebyśmy jako czytelnicy, jako odbiorcy mediów mogli spojrzeć i zobaczyć, kto te media finansuje, skąd płyną pieniądze i czy czasami no, jakaś tam propaganda nie jest nam tutaj sprzedawana jako prawda obiektywna. Oczywiście
media powinny dążyć do jakiegoś obiektywizmu. No, jest to, niektórzy powiedzą, pewna utopia, wiara w obiektywne media. Natomiast moim zdaniem właśnie powinny istnieć media jak najbardziej niezależne i obiektywne, które no, próbowałyby się zbliżyć do tej prawdy, no i też nie odbiegać warsztatem jak dziennikarskim właśnie od norm ogólnie przyjętych. No o tym wspominał pan dr Jan Przybył, teolog, właśnie o tym, że bardzo często mamy do czynienia z takim upadkiem etosu dziennikarza, upadkiem etosu polityka, samorządowca, teraz mamy upadek etosu lekarza na przykład, nie? Że właśnie no, ktoś płaci pieniądze i lekarz przepisuje nam akurat na recepcie no, jakieś tam lekarstwa, których my możemy nawet nie potrzebować, ale chodzi o to, żeby miał plan zarobić sprzedaży. Ten, kto ma zarobić. Podobnie jest z mediami, no, że idziemy, kupujemy gazetę, no a tam jest propaganda, która ma nas w jakiś sposób, no, krótko mówiąc, otumanić. No, a tym bardziej, jeżeli to jest robione za pieniądze publiczne, no to de facto w wielu przypadkach niestety podatnik łoży na ogłupianie samego siebie. Mówiąc brutalnie, tak to bardzo często wygląda. No i jest też problem mediów samorządowych. Tutaj już w jednym z naszych... Tak, już o tym rozmawialiśmy. O tym wspominaliśmy. Natomiast jest tutaj temat nowy, bo znajdujemy się w Łodzi i miasto Łódź. Nie wiem, czy tutaj nasi widzowie są świadomi, że w minionym roku, 2021, miasto Łódź rozpoczęło wydawanie własnej gazety miejskiej. No, to jest takie nowum zupełnie. Co trzeba zauważyć, bo my tam rozmawialiśmy o mniejszych ośrodkach, tak, gdzie często takie gazety samorządowe są jedynym źródłem wiadomości lokalnych. Tak. Natomiast w Łodzi jakby nie było, no mediów mamy na pęczki wręcz, tak, bo mamy lokalny ośrodek telewizji, również drugą telewizję po prostu prywatną, lokalną, kilka rozgłośni radiowych, kilka tytułów prasowych. Zatem to nie jest medialna pustynia. Tutaj naprawdę jest komu relacjonować wydarzenia. Tak, tak, tak. Ja tylko wspomnę, że to jest też bardzo ciekawa sprawa, że wydawcą tej gazety miejskiej łódź.pl jest Biblioteka Miejska. Jest to pewien zabieg właśnie wykonany w ten sposób, że miasto nie może prowadzić działalności takiej właśnie gospodarczej, więc po prostu jednostka zależna od miasta. Tak, jednostka budżetowa. Wydaje miasto, czyli to jest biblioteka miejska. No to w różnych miastach, gminach, na przykład domy kultury też się tym zajmują. To jest różnie gdzieś tam rozwiązywane. A gdzie niegdzie to nawet są po prostu, jest to jakaś gazeta redagowana przez Wydział Promocji danego urzędu, bo bodaj tak jest, jeśli się nie mylę, u mnie w powiecie zgierskim, że to właśnie Wydział Promocji Starostwa Powiatowego wydaje jakiś tam miesięcznik, bodaj Puls Powiatu się nazywa i też tak jest. Tak, tak. I tutaj jest taki haczyk, że właśnie samorządy mają wpisaną w swoją działalność też działalność wydawniczą. No ale ja kiedyś byłem na konferencji, gdzie tam właśnie tłumaczono, na czym to polega. Polega to na tym, że samorządy mają prawo informować obywateli o pewnych zmianach, o pewnych właśnie utrudnieniach, ułatwieniach. No takie informatory, wiemy, teraz mamy erę internetu, ale jeszcze na przykład, bo ja wiem, 15 lat temu, czy 20, no to mieliśmy takie informatory na różne te informacje. Była informacja turystyczna, były jakieś przewodniki, plany, czy też były informatory w innych materiach, na przykład jakieś informatory handlowe. Bo taką działalność zresztą jedna osoba z mojej rodziny prowadziła, że właśnie zbierała te informacje właśnie z jakichś tam firm handlowych, usługowych, budowlanych i tak dalej. I właśnie wychodził taki dość gruby informator handlowy na jakiś tam obszar, wszystkie firmy. No i jeszcze przed erą internetową miało to dużą rację bytu. Tak. I to jest bardzo często nadużywane, to prawo do publikacji.
bo bardzo często właśnie pod pretekstem informowania jest ludziom propaganda. Po prostu tak, serwowana czysta propaganda, gdzie pokazuje się właśnie prezydentów miast, burmistrzów, starostów, którzy tam właśnie się chwalą, jakie to oni sukcesy odnieśli i jacy to szczęśliwi powinniśmy być właśnie, że mamy takie władze. No ja tylko powiem, że tutaj gazeta właśnie ta łódzka, wydawana za pieniądze podatnika, bo ona jest darmowa tylko z nazwy, no, podatnicy za nią płacą. Czy ją czytają, czy nie? Tak, więc no, w ubiegłym roku przez pół roku wychodziła ta gazeta. Pierwotnie dwa razy w tygodniu, później od sierpnia trzy razy w tygodniu, no to kosztowało 1,5 miliona złotych około. No teraz była awantura właśnie na sesji Rady Miasta, właśnie jeżeli chodziło o budżet, bo oczywiście opozycja była przeciwna wpisywaniu kolejnych właśnie okresów wydawania tej gazety. No oczywiście opozycja była za. No tak to u nas wygląda. No i nakład tej łódzkiej gazety miejskiej też początkowo wynosił 35 tysięcy egzemplarzy, no a później wzrósł do 60 tysięcy egzemplarzy. No i tutaj mamy taki problem właśnie, o którym mówił pan redaktor Cukiernik. No jeżeli wychodzi gazeta darmowa, wydawana przez miasto za pieniądze publiczne, no to ona w jakiś tam sposób potrafi zachwiać rynkiem, właśnie rynkiem prasy, bo ktoś dostanie taką gazetkę, no gdzie tam jest sporo informacji mimo wszystko z miasta. No i już w tym momencie no, część tych właśnie ludzi nie kupi gazety w kiosku, za którą musi zapłacić. I to jest takie właśnie psucie rynku. Poza tym właśnie tutaj mamy też kwestie właśnie tej nieuczciwości w związku z finansowaniem działalności, bo jeżeli jakiś prywatny przedsiębiorca chce wydawać taką gazetę, no to on musi zapłacić za lokal, pracowników zatrudnić, też im popłacać, prawda, no wiemy jak wygląda kwestia. I to się musi jakoś finansować, no. Tak, i to są koszty, które on... A w przypadku takich samorządowych przedsięwzięć, to w zasadzie nie istnieje takie pojęcie jak rachunek ekonomiczny tego przedsięwzięcia. Tak, bo lokal mamy, wiadomo, to jest albo biblioteka, albo dom kultury, albo urząd gminy. Pracownicy to mamy urzędników zatrudnianych z pieniędzy podatnika. Dystrybucja podobnie. No jeżeli zabraknie pieniędzy, no to oczywiście obciąży się podatników, prawda, z jednej... Albo zadłuży samorząd. Tak, z jednej kupeczki na drugą się przesypie, bo oczywiście no, pieniądze tutaj wydawane na promocję, no to politycy wiedzą, że w demokracji to właśnie jest. Ale z dystrybucją zazwyczaj nie powinno być problemu, bo takie darmowe rzeczy, no to każdy lokal, który będzie chciał sobie przychylność władzy zaskarbić, żeby dostać coś lub dostać przedłużenie jakiegoś zezwolenia, to na pewno wyłoży na poczesnym miejscu. Tak, myślę, że nie będzie robił problemu, tak? No i to tak to wygląda po prostu, no. Więc myślę, że ta konferencja jest dopiero początkiem pewnej debaty na temat właśnie wpływania przez polityków na przekaz mediów. I o to właśnie cię chciałem na koniec zapytać, czy będzie ciąg dalszy. No, mam, więc skoro mam nadzieję, temat wypłynął samoczynnie, to... Mam nadzieję, że będzie, bo też właśnie miało być trochę... jeszcze mieli być inni prelegenci zaproszeni, którzy nie mogli akurat przyjechać w tym terminie i myślę, żeby właśnie kontynuować tą konferencję w kolejnej edycji i zaprosić trochę innych prelegentów i pogłębić tą tematykę i też po prostu nagłaśniać ten temat wydawania pieniędzy publicznych przez rządzących na propagandę, bo niestety bardzo często właśnie te pieniądze publiczne są traktowane, tak jak mówiliśmy, jako pieniądze niczyje i też rządzący chcą je wydawać w taki sposób,
aby to zaprocentowało reelekcją. Czyli wydają taka celowość wydawania pieniędzy ich mija się moim zdaniem z interesem publicznym, z interesem podatników, ponieważ tutaj są forowane pewne grupy, są forowane pewne interesy, natomiast władza powinna dbać o realizację dobra wspólnego przede wszystkim. No i tutaj moim zdaniem też trzeba ludzi uczulać i uczyć, na czym polega właśnie uczciwe i nieuczciwe wydawanie pieniędzy, bo to można zauważyć w prosty sposób. Po prostu trzeba się przyjrzeć, w jakim interesie władza rządzi. Czy władza właśnie realizuje dobro wspólne, czyli wydaje pieniądze na to, co służy wszystkim mieszkańcom, wszystkim obywatelom, czy wydaje pieniądze na tworzenie jakiejś swojej koterii i transferuje pieniądze przede wszystkim do swojego zaplecza, czyli do mediów przychylnych władzy, do stowarzyszeń, do fundacji, do organizacji publicznych, w których na przykład zatrudnia swoich sympatyków. Tak to wygląda. Dlatego myślę, że tutaj za jakiś czas zorganizujemy kolejną edycję tej konferencji i temat trochę pociągniemy do przodu i tym razem będziemy próbowali też zaprosić trochę więcej ludzi związanych z mediami niezależnymi warszawskimi, bo tam... O, myślę, to jest, wykopujesz kolejnego, wyciągasz kolejnego trupa z szafy, bo to też jest temat, te media niezależne warszawskie, na ile niektóre są zależne, a ile niezależne. Tak, dlatego ja myślę, że tutaj, jeżeli dziennikarze sami nie robią porządków właśnie, nie próbują tego jakoś tam uporządkować, to trzeba to może trochę za nich zrobić. No może im nie wypada, to nam wypada. No to miejmy nadzieję, że to się stanie, bo to jest temat, który i my tutaj drążymy, głównie w odniesieniu do jednej redakcji, ale nie tylko, na każdego przyjdzie czas. I myślę, że chyba wszystko już, co mieliśmy do powiedzenia, zostało powiedziane. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem był Marcin Janowski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również, Kamilu. Dziękuję Państwu. Do widzenia. I kończąc, prosimy tradycyjnie o łapki w górę, subskrypcje, komentarze, wspieranie naszego kanału finansowo, o udostępnienia naszych materiałów i również zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą książkową w linku pod filmem. Zresztą te egzemplarze widać z tyłu też. A przepraszam, tak. bo klub imienia Romana Dmowskiego nie bierze żadnych dotacji, dofinansowań, subwencji z pieniędzy publicznych, podobnie jak Instytut Rozwoju Świadomości Obywatelskiej, jak Fundacja PAFRE. Także myślę, że tutaj warto będzie też za jakiś czas oznaczać te organizacje, które nie biorą pieniędzy publicznych. Bo ja pamiętam jakiś czas temu, na przykład przedsiębiorcy mieli takie znaczki, że my nie bierzemy pieniędzy z Unii Europejskiej. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry... Tak, proszę Państwa, tego programu nie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, ani żadnych innych, więc tym bardziej tak. Żaden grosz podatnika polskiego nie ucierpiał. To warto wspierać właśnie klub imienia Romana Dmowskiego. I inne media naprawdę niezależne. I tym akcentem kończymy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.